Biegli zbadają, czy matka europosłanki może brać udział w procesie Gdańsk. Biegli psychiatrzy ocenią, czy matka europosłanki może uczestniczyć w procesie. Biegli psychiatrzy ocenią, czy Janina A., matka europosłanki K. Magdaleny Adamowicz, może brać udział w procesie przed sądem w Gdańsku. Kobieta jest oskarżona o składanie fałszywych zeznań w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Janina A. miała w poniedziałek składać wyjaśnienia w procesie przed sądem rejonowym w Gdańsku, rozpoczętym 1 marca. Podczas rozprawy kobieta przyznała, że od czasu zamordowania swojego zięcia, prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w styczniu 2019 roku, przyjmuje za zgodą lekarzy leki na uspokojenie. Po tej informacji sąd zdecydował o powołaniu dwóch biegłych psychiatrów, którzy zbadają, czy Janina A. może brać udział w toczącym się postępowaniu sądowym. Opinia w tej sprawie ma być gotowa w ciągu miesiąca. Przed postanowieniem sądu w sprawie powołania biegłych oskarżona oświadczyła, że czuje się dobrze. Potem jednak jej obrońca poprosił sąd, aby odstąpić podczas poniedziałkowej rozprawy od składania wyjaśnień przez Janinę A. z uwagi na pogorszenie jej stanu zdrowia i samopoczucia. Mam wysokie ciśnienie. Wzięłam tabletki. Jestem rozdygotana. Raczej nie jestem dziś w stanie składać wyjaśnień. Boję się, że dostanę udaru, stwierdziła matka europosłanki Koalicji Obywatelskiej. Janina A. zasiada na ławie oskarżonych wraz z przedstawicielem firmy pośredniczącej w sprzedaży mieszkań dewelopera Pomeranka Jackiem K. oraz dyrektorem Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku Tomaszem L. Pierwotnie akta oskarżenia już po rozpoczęciu procesu obejmował też były prezesa Pomeranki Waldemara K., który niedawno zmarł i jego sprawa została umorzona. Matce europosłanki K. prokuratura zarzuciła składanie fałszywych zeznań w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz w postępowaniu karnym. Według śledczych, Janina A. podczas przesłuchania jako świadek złożyła fałszywe zeznania dotyczące posiadania przez dziadka europosłanki setek tysięcy złotych oszczędności, które miały zostać przekazane Pawłowi i Magdalenie Adamowicz jako darowizna. Prokuratura wskazała, że w rzeczywistości dziadek eurodeputowanej nie dysponował znacznym majątkiem. Sprawa dotyczy zakupu w 2005 rok. W atrakcyjnej cenie przez Pawła i Magdalenę Adamowiczów dwóch mieszkań, a przez Janinę jednego, na nadmorskim osiedlu Neptun Park w Gdańsku Jelitkowie. Według śledczych, różnica między rynkową ceną trzech apartamentów, a zapłaconą przez prezydenta Gdańska i jego rodzinę wynosiła ok. 350 tysięcy złotych. Samorządowiec tłumaczył wówczas, że niższa cena za mieszkania wynikała z terminu zawarcia umowy, jeszcze przed budową budynku, oraz nabycia naraz trzech lokali. Biznesmenowi prokuratura zarzuca przestępstwo korupcyjne. Według śledczych, podłożem działań Jacka K. było dążenie do zapewniania sobie przychylności w postępowaniu w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zakładał niekorzystne dla inwestora rozwiązania urbanistyczne. W czasie gdy przeprowadzono przyspieszoną procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prezydent Gdańska i członkowie jego rodziny kupili po zaniżonych cenach trzy mieszkania. W stosunku do prezydenta Gdańska i członków jego rodziny inwestor zastosował znacznie niższe ceny przy nabyciu mieszkań w porównaniu do innych klientów nabywających lokale w ramach inwestycji w Gdańsku Jelitkowie, z czego wynikała korzyść majątkowa w kwocie prawie 350 tysięcy złotych, podał w ubiegłego roku dział prasowy prokuratury krajowej. Tomasz L. został oskarżony o przekroczenie uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W 2008 rok budowniczy Neptun Park wygrał miejski konkurs i w ramach programu Mieszkania za grunt w zamian za graniczącą z osiedlem działkę o powierzchni 19 tysięcy metrów kwadratowych miał przekazać miastu 115 mieszkań.
Według prokuratury, oskarżony urzędnik najpierw nie naliczył deweloperowi kary umownej i zgodził się na przesunięcie terminu realizacji umowy o miesiąc, a później zaakceptował fakt, że 47 nowo zbudowanych lokali i, więcej niż drugie tyle, zakupionych przez dewelopera pod te transakcje na rynku wtórnym, przekazywanych było stopniowo w kolejnych miesiącach. Prokuratura twierdzi, że należne kary umowne dla dewelopera z tytułu niewydania lokali mieszkalnych w uzgodnionym terminie wyniosły 1,3 milionów złotych, a kwotę 10 milionów złotych powinien zapłacić z tytułu niezawarcia umowy zamiany w wyznaczonym terminie.